Za 10 minut godzina 8 i udało nam się złapać pana profesora Waldemara Gontarskiego w drodze do Katowic. Pan profesor pędzi, proszę uważać, bo jest ślisko, ale my musimy zinterpretować to, co zdarzyło się wczoraj w Brukseli. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się, łączę się przez zestaw głośno mówiący, także wszystko jest legalne. Proszę patrzeć przed siebie, patrzeć na drogę, bo jest ślisko i jest niebezpiecznie. I proszę powiedzieć, co udało się nam ustalić? Kto wygrał, kto przegrał? Czy mamy jakieś gwarancje, że nasza suwerenność jest ocalona? Wygrała polityka, przegrało prawo. Przegrało prawo traktatowe. Nasza, prawników, rzeczywistość jest, jak widać, mniej skomplikowana niż polityków. U prawników liczy się wola prawodawcy wyrażona w obowiązujących przepisach prawnych w przypadku prawa Unii w pierwszej kolejności w traktacie. U polityków liczy się wola polityczna wyrażona ad hoc podczas na przykład wczorajszego szczytu Unii Europejskiej, czyli posiedzenia Rady Europejskiej prezydentów i premierów. Te ustalenia, zobowiązanie komisji, żeby nie stosowała rozporządzenie, które narusza traktat, a które musi wejść, no powiedzmy z tego względu na przykład, że Holendrzy w umowie koalicyjnej, politycy holenderscy mają wpisane ustanowienie uzależnienia wypłaty na forum unijnym funduszy unijnych od praworządności. Inna rzecz, że ta umowa koalicyjna moim zdaniem holenderska jest sprzeczna z traktatem, bo taka praworządność, jak już wielokrotnie mówiliśmy u pana redaktora, jest właśnie sprzeczna z traktatem. No i z tego powodu w tej chwili naciąga się traktaty, rozumiem, pod wybory holenderskie marcowe albo za 2 miesiące wybory węgierskie. Do prawa to się ma nijak, ale może się mylę, może wola polityczna będzie silniejsza niż wola prawna i wolą polityczną zmuszą przywódcy Komisję Europejską do nierobienia czegoś, chociaż Trybunał w Luksemburgu w jednolitym orzecznictwie wielokrotnie wydawanym mówił, że konkluzje Rady Europejskiej, to co się wczoraj stało, załączniki do konkluzji Rady Europejskiej nie mają mocy prawnej. Polska się skarżyła na przykład, gdy przyjęto taki akt prawny, decyzję Parlamentu i Rady Ministrów Unii Europejskiej o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Przyjęto ten akt prawny unijny wbrew konkluzjom Rady Europejskiej. Poszliśmy do Trybunału. Trybunał nas pouczył, że tak się nie robi, że Komisja jest autonomiczna, nie jest związana konkluzjami Rady Europejskiej. My, prawnicy, to zadanie domowe już dawno odrobiliśmy. Politycy teraz uczą nas nowej rzeczywistości. Zobaczymy, która rzeczywistość będzie miała pierwszeństwo. Jak zobaczę jednostronne oświadczenie Komisji Europejskiej, że odstąpi od stosowania rozporządzenia sprzecznego z traktatem, dopóki aż Trybunał orzeknie, że jest sprzeczne, to uwierzę, że to jest sukces z punktu widzenia prawa traktatowego, ale uwaga, nic straconego. Jak nas teraz oszukają, to wszystko, co uzgodnili w Brukseli, wróci do naszego parlamentu. Tu jest akt prawny, tak zwana decyzja o zasobach własnych, jedyny pozatraktatowy akt prawny, która podlega ratyfikacji w państwach członkowskich. Dlatego tutaj, jak nas znowu oszukają, tak jak nas oszukali po szczycie lipcowym, to jest szansa, że jeszcze możemy się zreflektować. Panie... Tylko takie wystawianie się ciągle na oszukiwanie, to ja nie wiem, czy to ale jest dobre. Panie profesorze, żebyśmy zrozumieli, teraz Komisja Europejska musi coś pokazać, jakiś dokument, jakiej rangi i jaki to ma... Oświadczenie jednostronne Komisji. Wystarczy, w świetle prawa międzynarodowego, wystarczy jednostronne oświadczenie Komisji, stanowcze oświadczenie Komisji, to załatwia sprawę. Pytanie, czy Komisja wyda takie oświadczenie? Ponadto zobaczmy. To rozporządzenie ma ktoś zaskarżyć do Trybunału. No wiadomo, że Komisja nie zaskarży, bo była pierwotnym autorem. Inicjatywa wyszła od Komisji. Nie zaskarży też Rada Ministrów, bo była współprawodawcą. No musiałaby wtedy, no, schizofreniczna sytuacja.
Polska i Węgry nie są zainteresowane zaskarżaniem tego rozporządzenia, bo po co nam się pchać pod Trybunał? Trybunał jeszcze się pośpieszy i orzeknie, a w Trybunale wiadomo, że jak u Pana Boga i na morzu, nigdy nie wiadomo. Dlatego sytuacja jest patowa. Dla mnie, jak mówię, z prawnego punktu widzenia schizofreniczna, bo kto niby to rozporządzenie zaskarży? No proszę mi wskazać. Te podmioty, które są uprawnione, nie mają interesu, bo komisja musiałaby zjeść własny ogon, mówiąc kolokwialnie, Rada Ministrów też, Parlament też, a Polska i Węgry, im dłużej będzie ten okres przejściowy do wydania wyroku, tym mamy spokój, że nie będą wobec nas uruchamiane procedury sprzeczne z traktatem. Ale o czym my tu mówimy? O tym, że szczyt nie potrafił zmusić Komisji Europejskiej do zaproponowania nowelizacji rozporządzenia, żeby to po ludzku zrobić, żeby nie stawiać sprawy na głowie. Ja mówię o kwestiach z punktu widzenia traktatu wynikających. Jeszcze raz powtórzę, rozporządzenie przewiduje, że mogą nam wstrzymać wypłatę funduszy unijnych, gdy istnieje ryzyko naruszenia praworządności. Traktat mówi, że nie wystarczy ryzyko naruszenia praworządności, musi być stwierdzone naruszenie. Traktat mówi, że państwa jednomyślnie ustalają stwierdzenie wobec danego państwa naruszenie praworządności. Rozporządzenie mówi, że kwalifikowaną większością. Traktat mówi, że może to zrobić Rada Europejska, tu wyjątkowo szczyt jest uprawniony, a rozporządzenie mówi, że Rada Ministrów. To wszystko się kupy nie trzyma, ale no, życie polityczne jest, jak widać, bogatsze od tego prawniczego. Pożyjemy, zobaczymy, mamy jeszcze szansę, że jak nas znowu oszukają, parlament nasz krajowy będzie musiał to wszystko ratyfikować i wtedy będzie widział, co zrobiła komisja. Czy komisja zachowała się tak, jak w imieniu komisji zadeklarowała się Rada Europejska, ale komisja nie jest związana, to jest aksjomat prawniczy, nie jest związana z tym, co powiedziała Rada Europejska, że komisja zobowiąże się do czegoś. A to wszystko będzie sprawdzianem dla dobrej zmiany Zjednoczonej Prawicy. Czy jest zjednoczona? Bo takiej pewności po wczorajszym, ale nie tylko po wczorajszym dniu, nie mamy. Panie profesorze, takiej pewnej jednoznaczności potrzebujemy. Czy premier Morawiecki wraca z tarczą, czy na tarczy wróci z Brukseli? Wynik odłożony w czasie. I tu nie wiadomo, co się w czasie, to się okaże w przyszłości, panie redaktorze. A przyszłość, jak wiemy, jest nieznana i dlatego jest to przyszłość i dlatego życie jest ciekawe. Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Polecam się, do usług, do widzenia. Szerokiej drogi śnieg, mam nadzieję, nie pada, chociaż lubimy, gdy pada śnieg. Wczoraj profesor Waldemar Gontarski był gościem Poranka Wnet. Wczoraj w Warszawie padał śnieg i kiedy wychodziłem z naszej siedziby przy krakowskim przedmieściu 79, to od ucha do ucha roześmiałem się radośnie, dlatego, bo zobaczyłem tłum ludzi na Placu Zamkowym, radosny tłum ludzi. Bardzo popularne był napój grzane wino, bo można powiedzieć, co było popularne. Ludzie szli uśmiechnięci tłumnie na Plac Zamkowy. Jakby nie było pandemii, jakie to jest miłe, a za chwilę wiadomości i Jaśmina Nowak.